I co tam się dzieje w tej chatce głośniej? Mam jeszcze wibrację podwyższyć, podkręcić, bo coś za nisko jeszcze. Jeszcze. Energia płynie przez moją rękę. Płynie. I twoje główne czakry. Taką informację dostawił świadomu, że ma generator. Aha, bo jest pytanie między innymi. Wyposażyliście go w generator? Ja mam tutaj takie pytanie. To teraz zastartuje. No i pytanie było takie, czy on to jakby swoją własną wolą ma uruchamiać zawsze ten generator, czy to jakby to z automatu wy z tym sterujecie działaniem tego generatora? Włącza się wtedy, kiedy jest potrzeba. Ja nie muszę go kontrolować. Aha. Nie potrzebuję go kontrolować. To jest działanie odgórne. No to jest twoje wyjaśnienie. To jest działanie odgórne. On pomaga mi wejść na wyższe wibracje, na wyższe... wyższe obroty. Ja potrzebuję energii do pomocy, do działań, albo wejść na wyższe wibracje, to on się wtedy załącza i daje mi to, co... No i właśnie teraz się to dzieje. I poczuj te wibracje. Poszło. Poszło? Żeby się zakręciło. No dobrze. I to przy okazji, bo tam ma ten generator, ale jeszcze dostał przed chwilą, mówił mi Grzesiu, że dostał jakąś kostkę białą, czy trochę taką szarawą, lekko szarawą. Co to jest? Kto go tym obdarował i w jakim celu? Nie wiem, ja nie mam informacji, więc nie przychodzi. Rashid nie wie? To ja teraz zapraszam tego darczyńcy, że tak powiem. I proszę o wyjaśnienie, co to jest za ustrojstwo i czemu ma służyć? Tak jakby jakiegoś magazynowaniu, ale... Czego? Nie wiem. Dali, ty coś masz, jakieś informacje? To znaczy, równolegle do Rashida tu jest inna istota złota, bardzo subtelna. Nie wiem, czy ją widzisz. Nie. No i już ją zobaczysz. 3, 2, 1 i zobacz ją. Jest w takich ładnych szatach długich. Odczuwam, jak gdyby mogła być z Andromedy, ale nie uzyskałem tej informacji osobiście. Możliwe. Dostaję informację, że do magazynowania, ale nie wiem czego. Czy... Ja proszę tego darczyńcę, żeby nam wyjaśnił, po co to Grzesiu dostał i co ma tam magazynować, czy z automatu się tam coś magazynuje, ale dla nas jest ciekawe, co się tam magazynuje. Tak jakby z automatu. Dobre rzeczy. Wszystko to, co jest związane z dobrym jestestwem. Aha, taka skarbonka dobroci, tak? Chyba tak, bo to... Okej. Okay. A kim jest ta osoba, która cię wyposażyła? To już będę używał skarbonka. To tak jak Daniel mówił, że to z Andromedy. Jest to starsza, nie wiekiem, tylko starsza w hierarchii. W hierarchii, tak. Kim jesteś? Powiedz nam. Ja do tej istoty z Andromedy się zwracam. Jakie jest twoje powiązanie z Grześkiem? Czy z nami ewentualnie? No, z Grześkiem. Miał mi to przekazać, jak już osiągnę odpowiedni poziom. I mam z tego korzystać, z tego dobrodziejstwa, które jest tam zgromadzone. Tak, żeby cały czas dawać ludziom dobro i przekazywać im dobro, podnosić ich wibracje na wyższy poziom. Tak, żeby tym dobrem pracować i wnosić w górę, uśmiechem, dobrem i szczęściem. I zaufaniem. Tam się jakby w tej puszce, znaczy w tej figurze, w tej bryle, tam się taki jakby złoty kryształ, czy złoty proszek gromadzi, którego jest ciągle pod dostatkiem
i jakby tym proszkiem można obsypywać relacje międzyludzkie. Usłyszałem coś w tym rodzaju. Aha. Będziesz coś takiego mógł robić, oczywiście w mentalu, tak jak Sai Baba tam, wiesz, sypał tym Vibhuti, to ty będziesz mógł tym złotym proszkiem tam, nie wiem, czy to będziesz widział, ale na przykład teraz możesz to wypróbować. Raz, że to z korzyścią dla mnie i dla Daniela, sięgnij tam do tej swojej puszki już. I posyp nas. Już to zrobiłem, już poszło. Już. Ta istota z Andromedy uśmiecha się już. Powiedziała, że no to już teraz wiesz, co masz, jak masz pracować, co masz. Ja nie wiem, czy to przypadkiem Piotrek na Andromedzie tam nie maczał palców, tak jakby mówiąc, że on już jest gotowy, bo taką czuję jakby przekaz. Syn? No, bo on tam jest przecież w pełni świadomy, no nie? No, Piotrek tak jakby się zbliżał do nas, albo chciał się zbliżyć. Tak jakby chciał uczestniczyć. Tu? No to go zapraszamy. Już jest, pojawił się. No witaj, Piotrek. Tak, potwierdza to, że już osiągnąłem odpowiedni poziom. Aha. I dlatego trzymałem tą skarbonkę z tym proszkiem. Tylko przypomina mi, że muszę go uzupełniać, muszę pracować nad dobrem, rozsiewając dobro, ale muszę uzupełniać. Muszę o tym pamiętać. Piotrek, a jest z tobą ten twój kumpel taki, ten drugi? Tymek. Tak, jest, pojawił się ten. No, bo tutaj... Widzisz, Daniel, wyraźnie, bo ja tak mam troszeczkę jakby za mgłą. Ten drugi jest w ogóle schowany. Piotka widzę ledwo. Tak, są mocno delikatnie widoczni. Ale są. Powiedzcie, chłopaki, jaką rolę pełnicie, my z grubsza wiemy, ale tak, ojciec pyta, jaką rolę pełnicie w życiu właśnie Grześka? Piotrek mi mówi, że my się uzupełniamy. Ja mu daję teraz bardzo dużo, ja go zabezpieczam, ja go chronię. Tak. I potwierdza to, że to pytanie z Nadią, że Nadia wyciąga teraz z niego energię i ja mu ją uzupełniam. Aha. Jak przez osobisty kontakt, przez spanie razem z nim, ja go w jakimś sensie ratuję i pomagam. Z Nadią, tu Piotrek mi mówi, że jakieś złe rzeczy się dzieją, ona jest mocno zagubiona i ma chyba jakieś podczepy, takie, które ciągną z niej i w pewien sposób sterują. Czy ja mam jakąś rolę do spełnienia w tych relacjach Grześka z Nadią, czy to... Piotrek mi mówi, że możesz się zapytać wyższego ja Nadii, bo w tej chwili Nadia jest nie do końca świadoma tego, co się z nią dzieje. Ona chciałaby znaleźć drogę, ale nie wie, którędy ma pójść. I to mi Piotr mówi, że jeżeli mógłbyś poprosić wyższe ja, okay, Nadii, to coś powinniśmy otrzymać, jakąś informację. No dobrze, to teraz... Zapraszam tutaj, tak jakby na duszę Nadii, wyższą świadomość Nadii i prosimy o wyjaśnienie, co się z Nadią dzieje jako człowiekiem i czy ewentualnie możemy coś pomóc, wyjaśnić. Widzisz, Daniel, Nadię? No, a ty? Tak, taka śliczna istota, taka... Takim dobrodziejstwem emanuje. No to witamy cię i powiedz... Tak jakby się z taką, nie wiem czy to też widzisz, z taką maluteńką gałązką czy drzewkiem pojawiła, co to jest? Tak, to gałązka oliwna pokoju? Nie wiem, nie. To mi się wydaje, że to tak jakby związana była z ziemią, z zielenią, z ziemią. Takie drzeweczko, ale takie dosłownie 2-3 patyczki z listkami, wiesz, takie jakby drzewko. Nadia mi... Mówi, że ona jest zagubiona przez swoją mamę, przez te wszystkie działania jej mamy. Ona nie może siebie odnaleźć i szuka wszędzie, tylko nie tam, gdzie powinna, czyli nie szuka w sobie odpowiedzi i drogi. I mogę spróbować sypnąć tym pyłem.
ale jednocześnie błogosławiąc ją, błogosławiąc, życząc jej z całego serca wszystkiego najlepszego i żeby sobie po prostu wyjaśniła swoje problemy. I zrób to teraz. Już zrobiłem. Mówi wyższa media, że muszę dużo cierpliwości i dobroci jej dać i takiego spokoju i będzie wszystko dobrze, jeżeli nie mogę się wyprowadzić z równowagi, nie mogę dać się wytrącić ze stałego położenia, bo to nie jest to wyjście. Wtedy będzie się kamiała ta ciemna jej strona. Nie wiem, Daniel, ty coś widzisz jeszcze więcej? Znaczy ona powiedziała tylko takie zdanie. Moje ciało stało się portalem dla nieznanych sił, ale nie wiem, kto to jest, jakby o co chodzi. No, ciemniaki sobie ulubiły ten portal. Mm-hmm. Dla nieznanych. No. Ja nie wiem, czy ja mogę w to ingerować, bo bez zgody na Dito raczej nie powinno się. Ona by musiała się zwrócić tak jakby... Czy wyższe ja... No chciałoby, żeby Nadia już wreszcie to upoczyła drogą, która jest dla niej przeznaczona. To wyższe ja jest odseparowane od niej w ogóle, nie? Tak, to jest takie... Zupełnie odłączone, ale to nic. Tak jakby w ogóle Nadia nie miała dostępu do wyższego ja. No to jest w pewnym sensie zrozumiałe, tylko dlaczego wyższe ja nie ma dostępu do... Odwrotnie jest bardziej, nawet ważniejsze to jest, że... No. Tak. Coś tutaj jest... Z tym dyskiem... Dokładnie, nad głową coś pokazuje. U Nadii, tak? I mi mówi wyższe ja, że ja mógłbym użyć przesterowania dysku jej, ale muszę mieć jej zgodę. No to jest, ta zasada. To jest to, co tobie mistrz kiedyś robił, nie? To, co mistrz mi zrobił i... Tylko muszę mieć jej zgodę, jak... Bo wszystkie próby, tak jak ja próbowałem, ona... Teraz mówi, wszystkie próby, które robiłem, one się odbijają, to po prostu nic nie da. Jak daję energię, to karmię tam te portale i te wszystkie ciemniaki, które są. Moje pytanie do tych wyższych istot, które są z nami. Czy teraz jakbym poprosił tutaj Nadię i teraz próbował uzyskać zgodę na to działanie, czy to będzie to jakby zgodne z prawami kosmicznymi? Mi wyszło tak, jakby było pozwolenie. Nie wiem, jak ty to, Daniel, widzisz. No to zapraszam tutaj duszy Nadii. Że nie było sprzeciwu żadnego. Zobaczcie, Nadię. To jej aspekt, powiedzmy, duszy, tej niższej duszy, która jest ta jakby, ona jest główną przeszkodą do tej pory. Jest. Mi się wydaje, że tak jakby miała czarne dziury tutaj na barkach. Barki, prawy bark. Daniel? I ja się zwracam do Nadii. Nadia? Z tobą się dzieją różne, niezbyt fajne rzeczy. Ktoś cię wykorzystuje energetycznie i to się później ciągnie, ty znowu ciągniesz od innych. Czy ty, jak teraz ja ci to powiedziałem, jest potwierdzenie od istot wyższych, czy masz ochotę, czy chcesz postanowić, że odcinasz się od tych istot, które z ciebie tak jakby wbrew prawu, bez twojego pozwolenia czerpią z ciebie energię. Jak ty to widzisz w tej chwili? Taka trochę przestraszona i zwaha się. Pomożesz sobie i pomożesz innym. Pomożesz swoim bliskim, którzy cię kochają. Jeśli zdecydujesz się na to, żeby się odciąć od tych, powiedzmy, niezbyt... No, tych istot, które czerpią energię poprzez ciebie, z ciebie i jeszcze z innych. Nie wiem, ja widzę, że tak jakby się, jak wcześniej dusza była taka
ciemno, to teraz tak wypełni się światłem. No ale konieczna by była ta jakby werbalna zgoda Nadii na to, żebyśmy po prostu przerwali te powiązania, które ma z tymi istotami ciemnymi. Musi powiedzieć, że tak, chce, że ona chce przerwać te więzi. Tak jakby szła w stronę na tak, ale jeszcze nie jest do końca pewna. Jeszcze tyle nie widzisz tam taką jakby linę, która ją trzyma, czy taki powróz, nie wiem. No to wszystko jedno, jak to się widzi. Bo to jest związane z tą kobietą w cieniu, wiesz? Z tej mojej wizji, pamiętasz, co ci mówiłem, nie? Mm-hmm. To ona jakby ją trzyma, nie wiem, kim on tak jak psa na smyczy w pewnym sensie. Nie wiem, czy to widzisz, bo ta kobieta jest ciągle niewidzialna, ona jest sprytna. Nie wiem, kto to jest. Jeśli... To wygląda tak, jakby Nadia była zaszczutym takim psiakiem, który nie może wyjść i nie może nic zrobić. Ona dusza się wypełnia białością, ona chciałaby, ale tak na szyi ma, ja to widzę na szyi ma tak jakby kaganiec, coś, co ją krępuje i... Nadia, słuchaj, musisz zrozumieć, że to od ciebie zależy. Ty jesteś również dzieckiem Boga i masz wolną wolę. Jeśli postanowisz w tej chwili, że zrywasz te więzy, które cię tak jakby trzymają na uwięzi przez tą istotę ciemną, to możesz to zrobić i się uwolnisz. I do końca i skutecznie. Tylko to jest kwestia twojej wolnej woli. Musisz tak postanowić. Mi wyszło, że Nadia powiedziała tak, chcę. I bardzo dobrze. To teraz, Nadia, powiedz to głośno, że na podstawie własnej decyzji, na podstawie prawa wolnej woli, zrywasz te więzy, które cię wiążą z tą ciemną kobietą, istotą. Daniel, obserwuj, co się będzie działo. Mhm. Nadia, powiedz to. Żeby to dotarło do tej twojej, tak jakby ta, która cię wykorzystuje. Z własnej woli. Na podstawie własnej decyzji i. Własnej decyzji. I prawa wolnej woli. I prawa wolnej woli zrywam to, co mnie krępuje. Zrywam to, co mnie trzyma. To są słowa Nadii, tak? To są słowa Nadii. Ale bardzo ciężko i to... Rozumiem. I Daniel, co zobaczyłeś? Co z tą... Znaczy w czasie tego recytowania tam ta kobieta jakby szarpała, skończyć tą smycz jakby, ale ona chyba szczeliła przed chwilą, mi się wydaje, pękła. No i życzymy tamtej istocie, żeby sobie poszła w swoją stronę. Niech robi to, co uważa za słuszne. Głośniej? Jest szczęśliwa. No i chwała Bogu, i tak już to zostanie. I teraz, Grzesiek, możesz zabezpieczyć Nadię. Zabezpieczyć, bo tamta będzie jeszcze mogła próbować tego. Ona właśnie powiedziała, będę miała na oku. No ale... Już poszła zbroja już. I okej. I za parę dni zdasz mi relację telefoniczną, jak to tam wygląda, twoje stosunki z twoim... Popatrz, Grzechu, bo tu taka sytuacja jest. W jej ciele energetycznym na wysokości mniej więcej ud czy kolan są takie ciemne dziury. Ty to widziałeś kiedyś? Nie zwróciłem uwagi. Takie słabe punkty, jakby nie wiem, w fantomie. Nie wiem, z czego to wynika. Widziałem tutaj w barkach i w plecach. Nie, w plecach nie, właśnie w nogach. To jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o dostęp istot. Nie zwróciłem uwagi. Zapraszamy tutaj naszego mistrza z Atlantyki. Nie wygląda to tak, jakby ona była do kolan, od kolan. No, nie widzę nóg już. Ja to tak widzę. Taki no, mocno rozmazany. Wtedy nam to wyjaśni, co dalej ewentualnie by należało zrobić z tą Nadią, żeby ją skutecznie i na stałe pouwalniać i zabezpieczyć. No mistrz mówi, że zaraz już się biorę do roboty już. Okay. Jakby wypełnia... To są jakieś zaszłości, nie z tego życia przyszła informacja. Te dziury tutaj. Mm-hmm.
One wynikają z jakiegoś niewłaściwego użycia mocy, ale nie wiem przez kogo. Może przez tą prababcię, co ja ją poczyszczałem wszystko. To się tak nie ciągnie, że to nie prababcia zasłużyła, chyba, że to jest ta sama dusza, ale to nie sądzę. Nie sądzę. No ale dajmy możliwość, żeby mistrz to tam pozaklejał, powypełniał. On powiedział, że wolą i łaską Stwórcy jest, aby każda istota wracała kompletna do niego. No na pewno. No, tak jakby to się wypełniało. Takim jasnością, światłem. Takim jakby glajchem, nie glajchem, coś takiego. Tu taką informację mistrz podał, że chłonałoby jakieś masaże, to chyba na plecy nastawia, tak? Tak, masaże i plecy. Bo on mi jakąś informację podał, że ona się nie zabezpiecza do tych rzeczy, że ona ściąga z ludzi na siebie. Słabo wyszkolona. Może jest, ale w każdym razie to jest pokazane jako nieskuteczne. Lub brak działania. Czy ja to tak widzę też, że ona ściąga to bardzo, bardzo ważne. Tak. To jest bardzo ważne. Mistrz mówił, że dobre byłoby dla Nadi takie zabezpieczenie na nadgarstki, które ja mam. To wtedy ta energia nie szłaby na ciało, ona by nie ściągała na siebie, tylko to by wszystko zostawało i schodziło. No to chłopaki może, to bo tobie zrobili chłopaki to, tak? Tak, to było to Piotrek z Tymkiem. No to Piotrek, mamie też to pozakładajcie. Tak jakbyś nie do końca byli pewni jeszcze. Właśnie jakby nie była gotowa tak do końca. Tak, jakby jeszcze nie dojrzała. Nie ta pora, nie ten czas dla niej. Ona sobie tej potrzeby chyba nie uświadamia, może w tym sensie. Ale dostałem informację od Piotrka, że w śnie będzie dostawać informację Nadia. Na temat tego, jak się ma zabezpieczać, co ma robić. Jak już ustabilizuje się energetycznie, jak będzie już na odpowiednim poziomie, to wtedy będzie można z nią pracować więcej. Mm-hmm. Będzie można działać. To dobrze. To dziękujemy Nadiej, dziękujemy naszym mistrzu. I lecimy dalej punkty, choć tu jeszcze wrócę do pierwszego. Grzegorz pyta, że on otrzymuje w snach, no dostał te czerwone tam na notkarskie, ale pyta również o cygaro. Ja nie znam zagadnienia i prosimy o wyjaśnienie, co to było, dlaczego to było. Cygaro to był zestaw w paczce wybranych nie losów, tylko tego, w jaki sposób, co możesz robić, jak możesz pomagać. I ja wybrałem pomoc ludziom przez, można powiedzieć, że w pewien sposób uzdrawianie, że przesyłanie energii. I to właśnie to cygaro to było to, że w tym pudełku były różne telepatia, jasnowidztwo, i tak dalej, ale ja wybrałem to i tak chciałem, żeby pomagać za pomocą energii. I od razu przyszła mi odpowiedź na temat kolorów. No. Mogę zielonym coś robić, ale głównym kolorem to jest światło jasne, białe, które idzie z samej góry i to jest to, uniwersalne. Tak, uniwersalne. Mogę próbować na czakry puszczać kolory, które odpowiadają czakrom, ale najlepsze efekty są z białym światłem.
I tu otrzymałem podpowiedź i odpowiedź, że tak jak do tej pory robię i robiłem, czyli ściąganie i później dawanie i wypełnianie tych czarnych miejsc białym światłem, to działa. I nie mam się nie martwić, bo będę też niedługo widział aury i będę już mógł diagnozować i na głębszym poziomie ciało, okay, mentalne, astralne, że wszystko w swoim czasie. No, to o kolory załatwione, rodzinne sprawy załatwione, a jeszcze została śruba w płucach. Chodzi o zrozumienie, co to było, dlaczego to było i tego już ponoć nie ma, no ale Grześka to interesuje. To była ta kobieta, która trzymała Nadina uwięzi. Aha, no to sobie poszła. No i tak, z błogosławieństwem to naszym, tak, niech idzie i się rozwija, niech szuka prawdy. Czy coś z oczami Grześka się da zrobić? Tak. Co jakieś myślenie? Nie, śmieję się z tego, że... Nie? No może... Popatrz w PESEL. Że... odpoczywać. Więc odpoczywać i co się poprawi, to po prostu jest zużycie. Tu może coś energetycznie troszeczkę pójść do przodu, ale muszę odpoczywać, nie wiem, odpoczywał. Ty, słuchaj, a ty jak na basenie pływasz, to w goglach, czy nie? Tak. Mhm. Tak. Właśnie są takie, że uważaj z chlorem i zastanawiam się, gdzie chlor może być, ale to może chodzi właśnie o... Na basenie, no ale to ja pływam zawsze w okularkach. Pływam w okularkach, żeby jak najmniej chlor. Wyważ ten śmiech twój przed chwilą. Popatrz, że jesteś za stary w tym sensie? Tak, że po prostu mam swoje lata i że powinienem się do tego przyzwyczaić, że ciało nie funkcjonuje takiego. Już dobrze się wam tego mówi, jakby lat nie macie. Nie, no, zaczęli się śmiać, że to, tak to wygląda niestety. Starość jest taka, a nie inna. Ja już... Coś wiem na ten temat z własnego doświadczenia. Tu jeszcze przyszła mi odpowiedź na tą rękę lewą. Że... Nic tu nie było napisane, ale może. Ale, ale przyszło samo. Że to jest ten kryształ, który daje to światło, jest bardzo mocny i bardzo silny. A ty, to jest ta dająca u ciebie? Tak, to jest ta dająca, prawa zabierająca. I tak jak mi mówią, mam robić tak jak robię. Ściągać i później aż do wypełnienia całkowitego pracować nad nad tymi ubytkami. I to już pójdzie tak, jak powinno pójść. A to dlaczego u mnie to występuje, że czasami nie dam rady wypełnić tego do końca, tylko to idzie i efekty małe. Tak jakby, nie wiem Daniel, czy ty też dostałeś tę informację, tak jakby inny poziom wibracji był. Dzięki temu, że mam generator, to ją po prostu bardzo... No, bardzo silniejszą tą energię, tak? Tak, tak, taki wyższy poziom jest. No. To nie jest tak, że twoja jest zła, po prostu tu u mnie jest bardziej skondensowana, bardziej taka wchodząca bardzo mocno. Bardzo mocno, bardzo silnie. Uważam, za chwilę będziesz materializował, bo będą ręce odrastać, których nie ma, nie? Ośmieję się, że jest to możliwe, ale nie przesadzaj. Nie przesadzaj. I tu otrzymałem, Daniel, jeszcze informację z twoimi oczami, że mamy robić tak to, co robiliśmy. Czyli na tym fantomie, tak? Tak, oczyszczać i wprowadzać. I to będzie się wypełniać. Będzie się wypełniać tak jak powinno być. U ciebie, Bolesław, mu powiedzieli, że wszystko poszło dobrze, także... Ale mam powtarzać, od czasu do czasu jeszcze tak ciebie wzmacniać. A te płuca moje? Tak, tak. Czyli wino może wypić, nie? Tak, wino w dobrym towarzystwie. Może w innych towarzystwach raczej nie bywa. Sam ze sobą to też jest dobre. Tak, tak. No, to jest najlepsze. Duchowym, dobrym towarzystwie. Najlepszy, tak.
To jest najlepsze. Ty widzisz grzechu jakiegoś takiego anioła fioletowo-niebieskiego? No właśnie cały czas ja mam coś niebieskiego. Bo Demet już się przyczepił. Demet się pojawił, witaj. Cały czas... To jest ten jego anioł stróż, nie wiem czy go znasz. On się zaraz pokazał, wybywać, nie? Już znam. Już znam. No. Cieszę się i pozdrawiam mnie. No, dzięki za pozdrowienia. I za płuca. Też mówił, że dobra robota. I mam o ciebie dbać. No. No i tak. Czakry mam ci jeszcze sprawdzić. Moje? Tak, że profilaktycznie po czakrach się przejechać. O nie, one się okręcą chyba. Tak, ale po prostu trzeba, tak jak mechanik sprawdza... Ja usłyszałem, że trzeba nasmałować. Także tak jak mechanik sprawdza system, to ja u ciebie też sprawdzę czakry i jak coś się dzieje, to podkręcać. Dobrze. Dobrego nigdy nie za wiele, że tak powiem. Tak, mądrego tutaj dobrze posłuchać. I z tymi palcami, to ma być... Tak jakby ukierunkowanie takie precyzyjne. A, kierowanie, tak? Tak, to... Każda metoda jest dobra. Tylko jeśli to robi świadomie i z intencją. Tak, tak to ma być takie, można powiedzieć, że punktowe. No. Takie precyzyjne, tak jak jest ukucie, znaczy ukucie, jak jest akupunktura. Tak. A, no to ma być do tego. Już teraz mi przyszła odpowiedź. To ma być do takiej akupunktury wchodzenia w punkt idealny na ciele fizycznym, żeby podkręcić lub przyhamować energię meridiana. No. Grześ. Mam nie wnikać. Po prostu mam tylko przyłożyć i będę dostał informację, gdzie, w które miejsca i to będzie działać. Na kartce więcej pytań nie ma, ale pewno masz następne, coś ci tam w głowie w międzyczasie przyszło, to zapytaj. Edgar Cayce. A czy myśmy kiedyś z tobą to była gadka na ten temat, żeśmy mieli zaprosić tutaj Cayce'ego? Tak. On tak jakby chciał z nami się spotkać. O! Pytanie to jakby nawiasem. Macie czas, chłopaki, teraz? No tak. Daniel też? No czemu nie? Edgar, masz czas? Ty też? Zapraszamy na pogaduszki. Edgar mówi, że ma dużo czasu. Może no pogadać. Ale czasami bywacie niekompletnie, tak? Że zajęci jesteście w innych punktach. Ja tak jakby się pojawił Edgar. Witam cię. Widzisz go? Ja tylko zarys twarzy, bo ja go nie znam. Znaczy nazwisko tylko. Znaczy taki jest szarawo-brązowy. To raczej do kontaktu z Grześkiem przyszedł. Tak, ja nie czuję z nim jakby kontaktu. Ale kolorami sypką. No to był, nazywają cię prorokiem. To nie takim autentycznym prorokiem. Nie to, że wróżem, tylko prorokiem. Ja do niego mówię. Śpiący prorok? Tak, to on. Aha, coś tak przyszło skądś. On ma taką twarz zaspaną, to dlatego. Tak. No bo on musiał też wchodzić w trans, żeby otrzymywać te wszystkie wiedzę. Żona jego przeważnie go wprowadzała w trans. Prawda? Tak, on mówił, że no, dlatego jest prorokiem. On mi też tego życzy, to jest najlepsze. Co? On mi też tego życzy. W sensie żony, co mnie w trans wprowadzała, tak usłyszałem. Tak, to uznajcie żonę. Grymasi mi tutaj cholera. Daniel, ale widzisz te wszystkie kolory, które się kręcą wokół... A, czy ja to widzę wokół jego twarzy jakby sobie, tak. Bo tylko twarz widzę. Cały czas... Takie banieczki ja to widzę. Tak, takie... Edgar, to teraz cię wykorzystamy, bardzo brzydkie słowo, ale cię wykorzystamy jako proroka. Ty powiedz nam, no, co nas tu czeka teraz w najbliższym czasie. Tu w Polsce, na świecie. I w twojej tam Ameryce, jak to wygląda z twojego punktu widzenia? Mówi, że w Europie zamieszanie będzie przez uchodźców. Ktoś będzie narastać. No, do tego zmierza. Ale jakieś konkrety? W
W Polsce niewiele się będzie działo, bo nie ma z czego, ale będzie problem w Niemczech, no, bo tam w Szwecji, w Austrii mniejszy, bo Austria już zaczyna jakoś to porządkować, ale największy w Niemczech będzie. Tutaj coś z Rosją jeszcze. Nie wiem, Damian, czy coś do ciebie dotarło, że coś tutaj z Rosją będzie jakaś też zadyma. Nie. Ja usłyszałem tylko, że PiS będzie pod jakimś pręgierzem i wielkim naciskiem, ale nie wiem, o co chodzi. Z jakiej strony będzie? Znaczy ze strony jakby krajowych podmiotów, ale z inicjatywy zagranicznej. Czy będzie nagonka taka na PiS? No tak się to w tej chwili dzieje. Tak, ale jeżeli chodzi o uchodźców, to u nas nie będzie takiego problemu. Większy problem będzie właśnie na Bałkanach będzie też. Coś na Bałkanach się będzie działo. Właśnie no bo oni tam maszerują przez te Bałkany, to w naszą stronę, powiedzmy, takie tam mają. I coś tutaj mi się pokazuje z górami, z lodami, ale... Z czym? Z górami i z lodem. Lodem jako zimnem. U nas? Nie u nas. W ogóle nie mogę tego sprecyzować, czy to jest... Nie widzę. Ale to jest ciekawe i to podkręcacie się teraz, żebyście tam mogli zlokalizować góry, co to za góry i co tam z tym zimnem. Tak jakby to w Stanach miało być? Nie wychodzi tak jakby to w Stanach coś tam miało być z zimnem. To jest ciekawe, bo... Ja usłyszałem takie zdanie, że lodowi wojownicy zaczną swój marsz, ale wiecie co, ja ostatnio sobie w domu robiłem taki wgląd tam dla kogoś i przyszedł Indianin, który powiedział, a kiedy jezioro Ontario zamarznie, że będzie można przejść z jednego brzegu na drugi po lodzie, wtedy wydarzy się wielka zmiana. I to przedwczoraj dostałem to i tak się zastanawiam, bo Ontario jest na pograniczu Kanady i Stanów. Tak, tak. Ale to jest potężne jezioro, tak. Żeby ono całe zamarzło, nie wiem czy to jest wykonalne, czy to, znaczy kiedyś pewnie tak bywało z tysiące lat temu. Ja. Nie no, to morza zamarzały tutaj na północy, to się zdarzało. Ja dostałem informację, że biegunowość Ziemi się przesunie. To znaczy biegun magnetyczny się zmieni? Tak, i to wtedy ta część będzie właśnie w zimnie. I powiedz mi, Edgar, czy to jest tak jakby już się jakby tak można się spodziewać, że to nie przebiegunowanie, tylko zmiana tak jakby tego... To już powoli następuje. I będzie później duży skok. Klimatyczny? Nie, skok biegunów i później klimatyczny. Ale coś mi się pokazuje tak jakby 5. Głośniej? Tak jakby 5, ale nie wiem, czy lat? Daniel? Czy to w ciągu 5 lat? Nie wiem, ja tylko zobaczyłem, że jakby te bieguny, ich przesuwanie się jest tonowane czy hamowane przez pewne sprzyjające nam cywilizacje za pomocą dwóch takich strumieni, ale tak jak gdyby mógł przyjść moment, że nie dadzą rady i tak, będzie takie szarpnięcie i zerwanie będzie po prostu jakby. I na skutek właśnie tej zmiany, po tym przeskoku takim jakimś, jak będzie wyglądał klimat tutaj u nas w Polsce, tu gdzie my w tej chwili jesteśmy? U nas ma być ciepło. Ciepło w sensie wyraźna zmiana na... No taki jak... Raczej załagodzenie pół roku jak gdyby. Tak jakby stałe ciepło, bo tak jak na Miami, na Florydzie, Kalifornii, takie stałe ciepło. A szata roślinna w naszym rejonie się zmieni? W sensie, że inne gatunki roślin będą to jakby bardziej miały sprzyjające warunki do egzystencji tej wegetacji? Będzie się powoli zmienić na taki bardziej śródziemnomorski w tą stronę. Tak, to było już. Nie wiem, czy przez ciebie to było, ale ja coś tam jasno widzę właśnie w tym kierunku coś sugerowali, że coś tam w,
Polsce się ma zmienić na ciepły klimat. Także ma być cieplej. Zdecydowanie. Zresztą już idzie w tą stronę zmiana. Już są inne zimy. No, prawda, zgadza się. Już tak idzie w stronę tego ciepła. To może zapytam teraz jeszcze, czy czeka nas trzecia wojna światowa? W sensie takiej poważnej szarpaczki. Może wszystko iść w tą stronę, ale to raczej będą takie konflikty lokalne. Wystarczy zdrowego rozsądku na to, żeby nie dopuścić, ale wszystko będzie szło w taką konfrontację. Tak, ja przy każdej okazji staram się pytać o czy, jeśli tak, to kiedy upadnie ten system bankowy, taki lichwiarski system bankowy światowy. To on się trzyma jeszcze dobrze, jeszcze mocno. Mhm. Nie wiem, ja Daniel nie dostaję nic w tej chwili, może ty coś masz. Ja dostałem tylko taką informację, że tak jak gdyby ten system bankowy jest poddawany przez jego twórców pewnego rodzaju procesowi, który można by nazwać alchemicznym, że ma się stać czymś cudownym, ale tylko na pozór, żeby się nie dać zwieść temu. Także prawdopodobnie oni mają w zanadrzu jego inną wersję, po prostu jakby taką, nie wiem, czy bardziej duchową, świetlistą, czy uczciwą w cudzysłowie, ale jakby już jest jakaś kopia, którą podłożą w momencie upadku, żeby uważać. Tylko tyle, nic więcej nie wiem. No tak. Coś nam jeszcze powiesz na temat przyszłości, Edgar? Z ważnych wydarzeń, które będą dotyczyć nas. Nas bezpośrednio, w sensie nas, czyli powiedzmy naszą trójkę i nasze środowisko. Ja dostałem informację, że mamy się trzymać razem i może na zasadzie takiej swobodnej, luźnej, ale żebyśmy byli zawsze razem i pomagali sobie i podnosili w górę innych. Cały czas pracowali nad innymi, otwierali i dalej, żeby jak najwięcej ludzi miało otwarte serca i podnosić ich wibracje. I otwierać ich, otwierać, podnosić wibracje. I że taka forma, jak teraz mamy, że się dzwaniamy, że w sesjach się spotykamy, nawet jak ja nie jestem obecny ciałem, to jest forma dobra i róbmy. Ja taką informację dostałem, żeby robić. Po prostu podnosić, otwierać serca, podnosić i do góry ciągnąć wibracje. A do ciebie, Daniel, co tam? Znaczy ja dostałem trzy takie bardzo osobiste informacje, jakby nie wnoszące nic do grupy, tylko dla mnie po prostu. Że nie musimy się kochać, ale ta robota, którą robimy, ona jest dobra. Dobra i dobrze byłoby ciągnąć i robić. Na tej zasadzie, jak robimy, działamy, to jest... Ja takie zdanie dostałem od Casey'ego, jakby nie na temat. No. Tak jakby po dzisiejszym dniu grzechu rozmawiaj dużo z Michałem, ale jakby gdy będzie jakby taka sposobność, nie wiem o co chodzi dokładnie. No bo on jest troszeczkę zagubiony, nieszczęśliwy. On budzi się dopiero, on jeszcze jest daleko. No ja też teraz wiem o co chodzi, mam go prowadzić. Tak mi powiedział Edgar, że... Ale nic na siłę. Nie, mam go prowadzić i tłumaczyć i ukierunkowywać. Bądź jego starszym bratem, usłyszałem. Tak, proszę. On taki jest... wszystko chce naraz. Kurczę, ale nie wiem, czy to iluzja, bo mi się Casey kazał z kolei Agnieszką, znaczy w cudzysłowie zająć. No po prostu
będzie sposobność rozmowy, bo ona tego chce i jakby sam zobaczę, co mogę zrobić. To jestem zdziwiony, no ale dobrze. Dlaczego? Ona jest z naszego kręgu. Ja wiem, bo ona, jak mówię, dzwoniła wczoraj nawet tylko. Edgar, tak, ja teraz informację uzyskałem, że chcę jej pomóc wyjść z tego marazmu, w którym jest. Ale przez Daniela. W jaki sposób przez Daniela chcę ją wyciągnąć z tego, co ona zabrnęła, ten zaułek ślepy. Ja takie pytanie mam, że tak powiem, nie wiem do kogo mógłbym je zadać, ale po prostu przyszło mi do głowy, nie? No. No swojego czasu przez Facebooka poznałem taką dziewczynę, której bardzo chciałbym na odległość pomóc zdrowotnie i ona się zgodziła. I tak jakby no moje pytanie takie do przestrzeni, czy faktycznie dam radę cokolwiek spływać w ten sposób, w jaki planuję. Nie wiem, kto by mógł odpowiedzieć, ale... Ja uzyskałem odpowiedź, że tak. Że to, co zaplanowałeś, będzie dobre. Ale nie wiem, to powiedział. No z tym, z moją uwagą taką całkiem prywatną, że na pewno to będzie skuteczne, tylko że ona musi w tym tak jakby uczestniczyć, żeby to było długotrwałe. Tak, 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 tak. Ona wszystko wie. To nie jest nic za nią na siłę, wiesz? Ona potrafi ludziom na odległość w ciągu dosłownie kilku minut usuwać na przykład jakieś guzy z nerek czy coś, a sama po prostu nie umie sobie nic pomóc i tak jakoś... To tak przerażnie bywa. No to fajnie, dziękuję za odpowiedź, nie wiem kto odpowiedział, ale umocniło mnie to. Tu ja usłyszałem jeszcze, że możesz mnie wykorzystać do pomocy. Znaczy to już jest zaplanowane. Aha. To plus jeszcze taką trzecią osobę właśnie, ale to nie jest potwierdzone. Tylko odpowiedź uzyskałem. To mi jeszcze przyszła informacja w sprawie niebieskiego tego kryształu. I jak go wykorzystywać, że muszę się koncentrować na tym dysku. Ten właśnie, który jest, łączy ze światłem. I tam zapisywać wszystko to, co ma być. Bo w pewnym sensie się przetwarza na procesy mentalne częściowo, tak. Nie? Że skan fioletem, później wyczyszczenie niebieskim i zapisanie na nowo. Ja nie wiem, czy ty kogoś widzisz, Grzechu, ale... Czuję obecność jakiejś istoty, która nas na króciutką przejażdżkę zaprosiła do Andromedy, ale nie widzę nikogo. Znaczy mi tak jakby się ta w złotej szacie pojawiła, ta, która aha, ta co początku. Ten? No to idziemy. Relacje proszę, ponieważ ja nie widzę, to ja muszę słyszeć. Ja widzę niebieską. Planeta jest niebiesko. Taki błękit. Coraz jaśniejszy. To nie jest ta planeta taka zakamuflowana, gdzie mają tą swoją zbrojownię tam? To jest podobne troszkę, czy mi się wydaje? Znaczy ja widzę takie i tak i nie. Tak jakby... No właśnie to jest na pograniczu. Na pograniczu, takie bardzo podobne, ale i tak to nie jest Andromeda jako Andromeda i nie jest ta planeta. To jest tak jakby połączenie tych dwóch światów. No właśnie, bo przy tym idzie dwie twarze, które z przeciwnych stron patrzyły na tą planetę. Nie wiem o co chodzi. No to prosimy o wyjaśnienie. Do mnie nic teraz nie dochodzi. Dlaczego was tam zaprosili? Co tam macie zobaczyć? Co się dowiedzieć? Jakby
byśmy jeszcze gdzieś się przedzierali przez coś. Ja mnie wciągło do jakiegoś tunelu czasoprzestrzennego, no tak jakby i ciągnie jak odkurzacz. Tak jakbyśmy cały czas gdzieś jeszcze się przenosili. Teraz jakaś taka duża jasność. Nie wiem, Daniel, jak to ja widzę taką zieloność. Tak jak pamiętasz, jak udało nam się tą synagogę otworzyć. Mm-hmm. To coś takiego jest teraz. Jestem w takim miejscu. Takim coś jak na zasadzie raju. Wszystko jest ciepłe, pastelowe. Dla mnie najbardziej interesujące by były istoty, które tam zamieszkują. Istot nie widzę. Ja usłyszałem tylko takie zdanie, odpocznijcie sobie, tam zasłużyliście, ale nie wiem, kto to mówi i co tam możemy zrobić. Ale jest taka energia ciepła, taka dobra. Wszystko świeci światłem, jednocześnie jest stonowane, nie? Tak, takie jest postelowe, takie jest piękne. I ja słyszę taką muzyczkę delikatną. Tak jakby chóry anielskie, nie anielskie, coś. Nie wiem, Daniel, jak ty, ale ja odpływam w tym miejscu. Dokładnie, ja zaczynam jakby zasypiać. No a ja wam zazdroszczę, no i co? Nie mogę zazdrościć? Mogę. Polubię. Możesz. Otrzymałem informację, że w tym miejscu się wszystko regeneruje, wszystko się odnawia. Oj, panowie, to ja się wpraszam też również z wami i mnie tam zobaczcie. Trudno jest, ale tak jakby skoczył jak na bombę, się do wody skoczył. Nie, nacka tak pum i jest. Pojawiłeś się bardzo eksplozywnie tam, że tak powiem. Tak z nienacka, tylko pum! I siedzi zadowolony. Ale tak rozgląda się, wolek nie tak zaskoczenie. Ale on wpadł tak jakby do sauny, mam wrażenie, nie? Tak, tak. O, teraz zaczynasz się rozluźniać i położyłeś się już. Tak jakby lewa połowa mózgu ciągła mu energię, nie? Mm-hmm. Czy głowy ogólnie, ale... No. Teraz, wiesz co, ja odczuwam tak, że i kryształy wszystkie, i wszystko tak się ładuje. Ja miałem przecież udar i zator, i wylew w mózgu. Ja tam mam poprzestawiane to od cholery pouszkadzany mózg mam. Usłyszałem głos, że mam się cię zapytać, jak się czujesz teraz, jak właśnie te wszystkie twoje rzeczy, które miałeś. Czuję się dobrze. Serce, jak płuca, jak żyły. Czy czujesz jakieś zmiany? Nie wiem jak serduszkiem, pod względem wydolności, ponieważ ja nie pracuję teraz fizycznie, latem więcej, to latem odczuwałem bóle, czasami przy wysiłku. A w tej chwili nie czuję żadnych dolegliwości, no bo raczej nie pracuję fizycznie. Nie wiem, jak to tam wygląda. Co, byczysz się razem z nami, leżysz. I, no ja. I już. To jest, Daniel, ja mam takie wrażenie, że my chłoniemy to, co tam jest i to przez nas przepływa. Takimi strumieniami. I tak to, co jest gdzieś do zrobienia, że tak można powiedzieć, do zrobienia, do naprawienia, to samoistnie z tym prądem przepływającym przez nas, to się samo
naprawia i wypełnia energią. Taki dziwny głos usłyszałem, jakby nie wiem do kogo się dotyczy, ale takie zdanie: na końcu waszej drogi życia będziecie mogli wchłaniać ciemność, a emitować światło. Czyli przetwarzać jakby jakoś tak alchemicznie, nie wiem jak to nazwać. A to nie teraz. Czuję nadgarski pustuje tam, gdzie dbą te blokady. Już Piotr bym się pojawił. Śmieję się. No to nie teraz. To jest tak jakby nagroda za naszą pracę, za to, co robimy. Mamy taką odnowę biologiczną. Jesteśmy w spa. Mm. Tak, to tak można powiedzieć, że to jest takie niebieskie spa. No, mnie już właśnie stamtąd wywaliło. Widzę tylko jakiś świecący obiekt na nocnym niebie i to już jakby kończy się. Odprowadzają nas tutaj. Tak, już. Dzięki. Zamykają o 22:00 i koniec. Ale my się tam może jeszcze tego przypomnijmy. A co? Nie wolno. No okej. Okay. Czy są sprawy, które chciałbyś jeszcze, Grzesiek, poruszyć? No dadzie, no wszystko jedno, bo obydwoje jesteście w tansie. Ja wszystko to, co miałem otrzymać, to otrzymałem. Jeszcze dostałem informację, że będę mam uważać na sny, bo w snach będę dużo otrzymywał i mam prosić Daniela o interpretację albo o pomoc, jak sam nie będę mógł tego zinterpretować. Okay. Albo ciebie, Bolesławie, jeżeli chodzi o te sprawy duchowe. Okej. Okay. Możesz mnie poprowadzić i powiedzieć. A i takie mam pytanie z ciekawości, w sumie to najwyżej do piekła trafię, nie? Ostatnio kilka osób mówiło mi, że zarówno w snach, jak i w medytacjach jakby moja istota, ale na poziomie astralnym interweniowała, pomagając im. Jakbym chciałem się zapytać, czy to faktycznie miało miejsce, czy to jest ich tylko jakiś tam wymysł. Chcesz, żeby cię polektali? No nie ma tutaj Saigo, żeby ci tutaj teraz powiedział, że jesteś wielki. Nie o to chodzi, ja tylko... Ma poważniejsze sprawy niż twoje, wiesz, dobre samopoczucie. Ja otrzymałem informację, że ty, Daniel, masz i ty pomagasz, pojawiasz się. Tylko musisz nad tym popracować jeszcze. To znaczy, na razie to mi się wymyka absolutnie mojej świadomości, dlatego pytam właśnie, bo... Tak, że to... Ja otrzymałem informację, że to ty. To ty przychodzisz, ale... Ty odpływasz i nie ma tak, gdzie kto trzymać i uświadamiać te, by przeprowadzać to do twojej świadomości, tej fizycznej. Powinieneś właśnie popracować nad tą świadomością... Nad świadomością swojej podzielności, tak, bym to powiedział, szczerze mówiąc. Tak, bo to, chyba o to chodzi. Bo ty masz i działasz. Tylko o tym czasami nie wiesz. Ostatnie pytanie też takie, to może nie w ten deseń, ale ostatnio, że tak powiem, poprosiłem Boga czy Wszechświat o zwiększenie pewnych mocy, ale ta moja intencja była szczera i tak jakbym chciał, bo w sensie, że taką potrzebę widzę. Tak jakby chciałbym to zweryfikować, czy to jest na pewno prawdziwie szczere, czy ktoś mi to podsuwa, żebym się udupił na czymś. Bo ja to... Nie szukaj zła w okolicach siebie. Jeśli intencje miałeś szczere, to na pewno to jest okej. Okay. Tylko z potrzeby to było. No to ty się przejmujesz ciemnymi. Ciemni robią swoje, a my robimy swoje. No dobra, dostałem aż dwie odpowiedzi w jednej, także... Nie powiedzisz się. Znaczy jedno to, że to było szczere i jakby nie ma tam żadnego cienia, mam się tego nie lękać. A druga to, że czeka mnie droga w nieznane, a to nie wiem, o co chodzi. Ja
otrzymałem informację, że nieznane to są obszary, w których jeszcze nie byłeś. Nie byłeś w tym sensie. W sensie będziesz się rozwijał. Ale chodzi o pewien rodzaj aktywności, nie zwiedzania, tylko że trzeba tak, to robić, o czym nie mam pojęcia teraz. No. Tak, tak, że nowe obszary, które... Możliwości... A wiem, że moja dusza tego pragnie, bo mnie bardzo szarpie głęboko, w sumie się wzruszam, jak o tym myślę. No. Także będzie ci to dane. No dobrze. Czyli co, podziękujemy wszystkim. Casey, dziękujemy za to. Pozdrawiam, dziękuję. Z tego, co powiedział mi, to możemy go zapraszać bardzo chętnie z nami. Oj, bardzo chętnie tego. Będziemy się zapraszać. Przygotuj sobie tam materiały. Powiedział, wy też. Dobra. Naszym mistrzom. Dziękuję wszystkim, którzy byli tutaj. Piotr, ten dzięki. Bardzo dziękuję. Teraz już ja pozdrawiam. Nara. No i... Teraz usłyszałem imię tej istoty z Andromedy. Ramcza?